witam Państwa serdecznie z lekkim opóźnieniem i lekkim niedostatkiem panelistów, ale myślę, że ci, którzy są, zrekompensują braki. Pan Włodzimierz Chrymniak, Polski Fundusz Rozwoju i pan Aleksander Rezmer, reprezentujący Gdańską Szkołę Wyższą. Rozmawialiśmy wczoraj cały dzień o rozmaitych aspektach morskiej energetyki wiatrowej. Dzisiaj mamy rozmawiać o skutkach społecznych i ekonomicznych, a ponieważ cały projekt swoje źródła ma w nowej polityce klimatycznej, którą promuje albo, jak chcą niektórzy, forsuje Unia Europejska, no to wypada tutaj zastanowić się nad możliwościami, jakie wynikają z tej interakcji między krajowymi ambicjami i możliwościami, a tym, co daje finansowanie europejskie. Dotąd mieliśmy w tych kwestiach klimatycznych jednak taki rodzaj starcia, to znaczy z jednej strony były plany na poziomie europejskim, z drugiej strony w kraju postrzegano je raczej w kategoriach nemezis, czegoś, co w kwestiach społecznych czy ekonomicznych będzie druzgocące dla Polski, dla rynku pracy, dla biznesu, gospodarki i tak dalej. Całe szczęście dostrzegliśmy w ostatnich latach, że to jest jednak nie zagrożenie, tylko gigantyczna szansa i zamiast, używając takiego powiedzenia z krajowej polityki, kopać się z koniem, postanowiliśmy wykorzystać jego siłę pociągową. No to pytanie do panów, do pana Włodzimierza Chrymniaka na początek. Jak daleko nas ten koń pociągnie i czy nas po drodze nie stratuje? Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. Najpierw tylko powiem dwa słowa jakby o mojej perspektywie jakby patrzenia na to. Ja przez kilka lat miałem taką rolę, żeby skoordynować w kilku strategicznych sektorach, jedno związane z elektromobilnością w kontekście autobusów i baterii, inne w meblach, jeszcze inne w biotechnologii i w dronach, żeby spróbować skoordynować takie, jakby złączyć sektor z instytucjami publicznymi, jakby nadrobić takie coś, co się nazywa naukowo coordination failure, czyli żeby przyspieszyć wzrost danego sektora poprzez koordynację instytucji publicznych i ich instrumentów, które mogą się przyczynić do czegoś takiego. To doprowadziło. Ja to robię 3 lata, już to zamknęliśmy, tą rolę. To jest to robione po prostu teraz przez innych ludzi. To doprowadziło mnie do bardzo różnych wniosków, ale między innymi też prowadzi do tego, o czym tutaj pan Jakub powiedział, to znaczy do takiej pełnej spójności z tym, co robi Unia Europejska, tak, akurat w tym obszarze. Teraz mogę podać za przykład elektromobilność. My jesteśmy... Nie wiem, czy Państwo wiedzą, jakby potęgą europejską, jeżeli chodzi na przykład o autobusy, tak? I wychodząc z tego punktu widzenia, bo mamy tam 5-6 producentów, produkujemy ich ponad 5 tysięcy rocznie, prawie wszystko eksportujemy, ten nasz rynek to jest niewielki, 700 autobusów rocznie. I takie prace koordynacyjne instytucji publicznych i biznesu w tym obszarze i też jakby pomaganie popytowi, czyli samorządom, doprowadziło do tego, że w efekcie po kilku latach Polska wzięła udział w takich europejskich projektach, które się nazywają IPCEI. IPCEI to jest skrót od Important Project of Common European Interest, czyli ważne projekty dla europejskiego interesu. I to jest absolutnie unikalne i zaraz może powiem o tym dwa zdania. I w wyniku tych projektów polskie firmy, ale także i zachodnie, łącznie to 17 firm, a teraz jest druga transza, prawie 40 firm, dostały zgodę Komisji Europejskiej, która przeanalizowała ich projekty. Po pierwsze, zostały uznane za strategiczne projekty dla Europy w tym sektorze. Po drugie, zgodę na ich dofinansowanie na niespotykanych warunkach, ponieważ ten mechanizm zakłada 100% luki finansowej do limitu kosztów kwalifikowanych. I to jest jedyny taki mechanizm w ogóle w całej Unii Europejskiej, który na coś takiego pozwala. Normalnie to są takie limity wynikające z zasad pomocy publicznej. To jest dla długodystansowców, to jest dla firm, które mają wizję, coś potrafią robić, prace badawczo-rozwojowe przez kilka lat i w efekcie tego rozpocząć masową produkcję i po prostu mieć nową linię biznesową.
To, o czym teraz mówię w kontekście polskich firm, to dotyczy wprost recyklingu baterii i dotyczy produkcji ogniw i produkcji baterii. I to jakby, bo to jest sukces, uważam w ogóle, że polskie firmy po pierwsze wystartowały, po drugie dostały tą decyzję Komisji Europejskiej, która bardzo szczegółowo pół roku analizowała ich projekty. To jest metoda, po pierwsze tutaj widać taką spójność z polityką Komisji Europejskiej, czy w ogóle Europy. Tu już jakby nie ma co próbować się oszukiwać, że my będziemy robić coś innego. Dlatego, że Europa dla tych takich twoich strategicznych kierunków po prostu przygotowuje i uruchamia szereg instrumentów. No po prostu, jeśli my nie będziemy tego robić, to też nie będziemy mieli do nich dostępu. A poza tym myślę, że ten cel klimatyczny wszystkich łączy, tylko co najwyżej mamy różne zdania co do tego, jak do tego dojść, czy zdążymy w takim tempie, ale nikt nie ma wątpliwości, że to trzeba robić. To mówię tylko, żeby jakby dojść do takiej, przenieść tamto doświadczenie tutaj na tą morską energetykę wiatrową i bym powiedział, że tak. Po pierwsze, to jest absolutnie w linii tego, co robi dzisiaj Komisja Europejska i Unia Europejska. Po drugie, ta energetyka wiatrowa, już wczoraj o niej bardzo dużo powiedziano, o statkach, portach, logistyce, dziesiątkach różnych rzeczy. Ona stwarza jeszcze szanse, których po prostu, które są takie pośrednimi szansami. Ja tu mam na myśli głównie wodór, o tym mówił Lotos. I to jest po prostu wielkoskalowe OZE daje potencjał, żeby uruchomić gospodarkę wodorową w sensie produkcji. I to się jakby wydarzy. To w niesamowity sposób przyspiesza ten rozwój, tak jak rozwój baterii, ogniw i ich spadek cen przyspieszyło rozwój elektromobilności. I to jest jakby druga rzecz, że sektory, które są w tle, trochę dalej niby, ale one są równie ważne dla gospodarki, bo gospodarka wodorowa, to pewnie część z Państwa może wie, tam 8 lipca Komisja ogłosiła strategię wodorową, czyli ogłosiła dwie strategie w sumie, jedna dotycząca łączenia sektorów, druga dotycząca wodoru. To znaczy, że ona ma od strony strategicznej cele tam do 30 rok. I to znaczy, że może przygotowywać różne instrumenty finansowe, bo wie dokładnie, co ma nimi wspierać. I też będzie uruchamiała ten projekt, o którym powiedziałem wcześniej, IPCEI dla wodoru. Więc jedna moja taka myśl jest taka, że nie tylko to, co jest wszystko wokół tego łańcucha wartości z energetyką wiatrową, ale też to uruchamia bardzo ogromny sektor jakby tuż obok. A druga myśl jest taka, że to w kontekście, wczoraj się przysłuchiwałem tym panelom, że nie wystarczy, że jest polski content tam w tej ustawie. To jest bardzo dobrze, on jest tak na miękko jak gdyby zapisany, że ja uważam, że żeby z tego wyciągnąć więcej dla polskiej gospodarki, to należałoby w systemowy sposób z jednej strony koordynować instytucje publiczne we współpracy z biznesem, bo biznes się będzie poprzez te różne instytucje, które zrzeszają przedsiębiorców, będzie się koordynował, nazwijmy, będzie czekał. Natomiast trzeba skoordynować instytucje publiczne tak, żeby one uruchamiały różne instrumenty, które się, nie wiem, nie kanibalizują, są na czas, robią to, co powinny robić, co potrzebują przedsiębiorcy. To jest taki jakby działania w kontekście ekosystemu. A druga rzecz, to jest to taki okres, który bym powiedział, że to może być takie polowanie na czempionów, to znaczy zawsze w takim dużym sektorze są szanse, żeby wygenerować coś dużego. Ich nie ma dużo, tych szans, i nie ma dużo firm, które na to stać. W zasadzie tych szans nie mają firmy z sektora publicznego, w tym sensie, że one się nie decydują na rzeczy badawczo-rozwojowe. One chcą robić rzeczy inwestycyjne i bardzo dobrze, to też jest potrzebne, ale ja mam na myśli szansę, przykładowo podam, w tym pośrednim obszarze, czyli oprócz energetyki wiatrowej, pośredni obszar wodór. Tam jest potężna szansa biznesowa na produkcję elektrolizerów. To będzie segment, który się po prostu w niewiarygodny sposób bardzo szybko będzie rozwijał. Ale ktoś musiałby w to zainwestować, tak? Swoje pieniądze, kilka lat badań, współpracę międzynarodową i tak dalej. A on później to sobie jakby zwróci. No i teraz pytanie, jakby kogo na to stać? Kto ma taką wizję i odwagę? No bo nie wystarczy mieć pieniądze,
Jeśli pan pozwoli, wpadnę w słowo. No, słyszymy przy okazji połączenia Orlenu z Lotosem, że to jest właśnie jeden z argumentów przemawiających za fuzją, znaczy, że nie rozprasza się środków przeznaczanych na badania i rozwój, tylko kumuluje i uzyskuje się tą skalę właśnie pożądaną, o której pan mówi. To jest trochę inny wątek. Ja to moje sceptycyzm w instytucjach publicznych tylko opieram o to, że one z uwagi na relatywną niestabilność swoją, po prostu badania i rozwój się charakteryzują ryzykiem, albo wyjdą, albo nie wyjdą. Tak? Można, część pieniędzy po prostu może być zużyta na błędy, nazwijmy to, tak? Ale nikt nie wie, że to będą błędy, po to, żeby dojść gdzieś tam kiedyś do rozwiązania. No i w sytuacji, gdy jeżeli zarząd się zmienia często, no to jest po prostu ogromna obawa przed takimi ponoszeniem konsekwencji jakby takich błędów. Na pewno to jest trudniejsze w instytucjach publicznych, też możliwe. One z kolei są w stanie robić wielkoskalowe projekty inwestycyjne, tak? Na gotowej technologii, zresztą one zawsze wymagają bezpieczeństwa, szczególnie te branże energetyczne, paliwowo-gazowe i tak dalej. No, oni muszą robić rzeczy sprawdzone i tak dalej, ale równolegle... I na koniec, przepraszam, że tak długo mówię, to podam przykład, tak? Będę się trzymał tego wodoru. Jedna z firm tam, która startowała w tym projekcie europejskim, Polska, tak duża giełdowa spółka, Elemental, no to jest w ogóle światowy lider w platynie. Tak? Platyna, bardzo ważny pierwiastek. To prawda nie do wszystkich elektrolizerów i ogniw paliwowych, tych niskotemperaturowych, ale niezwykle jakby istotne. W ogóle produkują, powiedzmy, mają w swoim portfolio 5 strategicznych pierwiastków, o ile dobrze pamiętam, z tych 19 strategicznych dla Unii jakby Europejskiej. Tak? I więc my mamy firmy, które mają, można powiedzieć, coś, co jest niezwykle ważne dla tego rodzącego się biznesu. To jest pytanie, jakby, żeby to wykorzystać. Więc zobaczymy, ten nasz rynek jest relatywnie płytki, ile firm będzie takich dużych z pomysłem, odwagą, które w tej energetyce wiatrowej z jednej strony, a z drugiej strony w tym wodorze postanowią uruchomić jakąś nową linię biznesową i na przykład zabrać się za produkcję na globalną skalę może tych statków, tak, a może tych elektrolizerów, a może ogniw paliwowych albo jeszcze czegoś innego. Im bliżej coś produktu końcowego, tym większa marża, tym bardziej warto, można powiedzieć, to robić. Nie będę przedłużał. Nie, nie, bardzo proszę. Będziemy to zresztą kontynuować. Pan Aleksander Rezmer, przed rozpoczęciem dyskusji wyrażał pan wątpliwości co do tego, jakie szanse rzeczywiście morska energetyka wiatrowa dla polskiej gospodarki przyniesie. Jakiego rodzaju to są wątpliwości? Dzień dobry Państwu, nazywam się Aleksander Rezmer, jak już Państwo wiedzą. Chciałbym tutaj sprostować niewielką nieścisłość. Nie reprezentuję Gdańskiej Szkoły Wyższej. Od roku jestem adiunktem Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu imienia Kwiatkowskiego w Gdyni. Zajmuję się naukowo między innymi energetyką, polityką energetyczną i zarządzaniem energią w przedsiębiorstwie. I jeżeli chodzi o moje wątpliwości, to chciałbym wyrazić tutaj przede wszystkim moje wsparcie dla samej idei morskiej energetyki wiatrowej, ponieważ uważam, że jest to sposób pozyskiwania energii, który jest obarczony chyba jednymi z najniższych kosztami zewnętrznymi wytwarzania energii, więc wydaje mi się, że w tą stronę na pewno należy iść. Niemniej jednak należy pamiętać, że OZE powinno posiadać drugi filar, który stabilizuje moce, ponieważ jest to forma wytwarzania energii, która jest niestabilna, niesterowalna. Tutaj mój przedmówca wspomniał o wytwarzaniu wodoru, prawdopodobnie w kontekście zagospodarowywania nadwyżki mocy, która pojawia się czasami w systemie przy wytwarzaniu energii z wiatru. Jeżeli uda nam się dopracować tą technologię wodorową na tyle dobrze, żeby potem ten wodór magazynować i móc potem z niego korzystać po jakimś czasie, czyli jak ja to rozumiem, tworzyć magazyn energii, to jest to według mnie najlepszy sposób, w jaki moglibyśmy zapewnić przyszłość energetyczną naszego kraju w kontekście nie, pewnie nie 5 lat, ale 20, 25, 30, bo nie oszukujmy się, mówimy tutaj o perspektywie naprawdę wieloletniej. Ciekawe jest to, że niedawno
dosłownie parę dni temu Ministerstwo Klimatu wypuściło dokument pod nazwą Polski Program Energetyki Jądrowej, w którym jest wyraźnie napisane, iż Polska do 2033 roku ma uruchomić pierwszy blok energetyki jądrowej. Potem po 2040 roku mamy budować jeden blok co dwa lata, tak? Więc mam tutaj też taką wątpliwość, na ile jest to spójne z tym, co słyszymy z drugiego ministerstwa, gdzieś, czy te polityki gdzieś tam nie rozminą. Aczkolwiek bądźmy realistami, wiemy dobrze, że Unia Europejska nie da złamanego eurocenta na energetykę jądrową, a tutaj morska energetyka wiatrowa może liczyć na solidne wsparcie. Ale mam też taką tutaj wątpliwość, na ile my będziemy w stanie z tych pieniędzy unijnych skorzystać. Myślę, że będziemy w stanie wydać, ale na ile będzie to efektywne. Nie wiem, gdzieś z tyłu głowy mam lotnisko w Radomiu, gdzie udało nam się wydać dużo unijnych pieniędzy, ale sama efektywność tej inwestycji budzi pewne wątpliwości. Okej, jest tutaj informacja o tym, że w Gdyni ma powstać terminal, który będzie miał za zadanie te farmy wiatrowe przygotowywać, tak? Ale może się okazać, że terminal wybudujemy, a potem zabraknie pieniędzy już na konkretne projekty i będziemy tworzyli nie setki farm, ale może dziesiątki albo jakieś pojedyncze sztuki. Więc to też mnie trochę martwi. Trzecia rzecz, która mnie martwi, to to, jak zmienna jest polityka polskiego rządu w kontekście polityki energetycznej. Dzisiaj słyszymy takie zapowiedzi, że duża transza pieniędzy ma iść w tą stronę, ale wiemy też, że polscy ustawodawcy potrafią zmienić zasady gry w trakcie jej trwania, jak to było w 2016 roku, gdy pojawiła się ustawa krajobrazowa i zupełnie wywróciła całą branżę OZE w kontekście polityki wobec wiatraków. Dzisiaj słyszymy, że 23 tysiące złotych od megawata to ma być substytut podatku od nieruchomości dla farm wiatrowych. Ale pojawia się pytanie, czy za 6 lat ustawodawca nie zrobi z tego 230 tysięcy złotych albo 2 300 000, tak? Bo będzie miał takie widzimisię. Dlatego też mam wątpliwość, na ile inwestorzy będą skłonni wchodzić w partnerstwo z firmami rządowymi, w rządowe projekty, podpisywać długookresowe umowy, wiedząc, że już takie w przeszłości, mówiąc brzydko, zagrywki miały miejsca, tak? Więc ta stabilność polskiego prawa to jest też coś, co może utrudnić nam realizację tego typu projektów, aczkolwiek jestem przekonany głęboko, że jeżeli ta naprawdę morska energetyka wiatrowa otrzyma solidne wsparcie, będzie to dobrze napisane i konsekwentnie realizowane nie tylko przez ten rząd, ale przez następne, no bo my tutaj mówimy tak naprawdę o polityce realizowanej przez dziesiątki lat, to wydaje mi się, że jest to olbrzymia szansa dla polskich przedsiębiorstw, żeby się czegoś nauczyć, bo z tego co wiem, to my w Polsce nie posiadamy kompetencji, żeby wytwarzać turbiny, tak? Ale jesteśmy w stanie maszty stawiać, jesteśmy w stanie tworzyć te wszystkie rzeczy, które są może mniej wymagające technicznie, bardziej pracochłonne, aczkolwiek jestem też przekonany, że jeżeli sektorowo będziemy wspierali te sektory, które technicznie potem mogą dać na przykład możliwość nam wytwarzania turbin, a będzie to nasz priorytet na najbliższe lata, to powinniśmy też w tą stronę iść. Więc proszę tutaj, drodzy Państwo, nie wychodzić z założenia, że jestem przeciwnikiem morskiej energetyki wiatrowej, jest dokładnie przeciwnie, ale jestem też przekonany, że gdzieś musimy znaleźć drugą nogę, która będzie stabilizowała tą formę wytwarzania energii i musimy też być bardzo konsekwentni w realizowaniu tego programu, żebyśmy nie mieli drugiego terminalu w Radomiu w Gdyni. Dziękuję. Dobrze, ja wrócę do wątku, o którym pan Włodzimierz Hrymniak przed chwilą mówił, o tych relacjach między dużymi spółkami Skarbu Państwa a prywatnym biznesem, zarówno w kwestiach, które już tutaj zostały poruszone, znaczy tej rezerwie, z jaką duzi gracze podchodzą do ryzyka związanego z poszukiwaniem innowacji, a z drugiej strony płytkością prywatnego rynku i możliwościami jego.
Pan orientuje się dobrze w tej materii. Gdyby pan zechciał mimo wszystko spróbować nakreślić, jakie są tutaj możliwości, szanse, jakie zagrożenia w relacjach spółek Skarbu Państwa z prywatnym biznesem. To najpierw taka ilustracja tylko, żeby państwo wzięli, bo jakby to jest moje doświadczenie, jeśli chodzi o te baterie. Nie wiem, czy państwo wiedzą, dynamicznie się teraz rozwija ten sektor baterii litowo-jonowych, tak? To oczywiste, automotive, ten. Nie wiem, czy państwo wiedzą, dane na mniej więcej sprzed tam kwartału, jaki my mamy eksport w tej branży baterii litowo-jonowych, jaki import. Podam dla innych branż, na przykład to jest z zeszłego roku, jak sprawdzałem, sektor modowy, bardzo dużo mamy dużych firm związanych z modą, to średnio roczna wartość eksportu za 10 lat 4,5 miliarda, niecałe euro. Całkiem duży sektor. Meble to jest chyba drugi, trzeci co do wielkości nasz sektor. Największy eksport netto to jest prawie 8 miliardów euro. Średnio za 10 lat, tak? Sektor jachtowy o 300 milionów euro. Urządzenia medyczne 800 milionów euro niecałe. To przykładowe cztery sektory. A teraz sektor bateryjny rozwinął się w ciągu 4 lat. W 2016 roku, trochę wcześniej były robione te akumulatory głównie łowiowe, różne inne, ale ja teraz mówię o litowo-jonowych, tak? Czyli stricte tylko o tym mieliśmy kilka małych firm, które robiło baterie. Baterie się wkładało te ogniwa, te składowe elementy w baterie, baterie się wkłada do elektronarzędzi, do samochodów, do czegoś. W ciągu 4 lat, chyba na maj tego roku, to jest liczba, wartość eksportu w tym sektorze od zera, to się wybudowało, prawie że od zera, to jest 2,2 miliarda euro. Tak? Niecało 800 milionów import, czyli to duży eksport netto. W ciągu tych kilku lat... Dzień dobry. Mam panelistę jeszcze jednego. Dzień dobry. Proszę kontynuować. W ciągu tych kilku lat, w 2016 roku do Polski przyszło LG. W bateriach, w ogniwach Europa jest 10 lat, tak mówią, powiedzmy, tak się mówi w kręgach znających ten sektor, 10 lat do tyłu technologicznie za Azją. LG jest największym producentem na świecie. Dzisiaj mamy w Polsce 62 czy 8 gigawatów fabrykę LG, największa fabryka na świecie ogniw. Kilku innych producentów chce do nas wejść. Wokół tej fabryki i też zupełnie niezależnie, ale też i zależnie wyrosła cała sieć firm, które współpracują albo chcą współpracować jako dostawcy komponentów, dostawcy materiałów aktywnych, recycling itd. Tych firm jest dzisiaj związanych z bateriami ponad 60. My jesteśmy chyba teraz czwarci w Europie w tym. Mamy kilkunastu już producentów baterii. Bateria, czyli bierzemy te ogniwa, składamy je, mówiąc kolokwialnie, do kupy, dodajemy BMS, Battery Management System i robimy to dla konkretnego odbiorcy urządzenia, nie wiem, dźwigu, samochodu, czegoś. Czyli to wygenerowało po prostu monstrualny sektor, jak na takie tempo. Dynamika w zeszłym roku 300% wzrostu w tym sektorze, a wszyscy inni spadek albo pojedyncze punkty procentowe. Tak? To samo się będzie działo według mnie, może się dziać w tym łańcuchu, bo ja tu mówiąc o tym, mówię o łańcuchu całej wartości z tym związanych. Tak? Tam są materiały aktywne, komponenty, ogniwa, baterie, second use, czyli powtórne zużycie i recycling. To taki w skrócie jest taki łańcuch wartości. Taki sam łańcuch będzie w energetyce wiatrowej. Taki sam łańcuch, oczywiście inny, ale w tym sensie, że to łańcuch wartości w różnych produktów będzie w wodorze. I tą historię można powtórzyć, a można zrobić ją jeszcze z większym jak gdyby efektem. Tylko nawiązując teraz do tego pana pytania. Kiedyś mi to powiedział, nie będę mówił kto, ale bardzo duży przedsiębiorca polski z sektora meblowego, który jest chyba teraz drugi w Europie, całe życie poświęcił na budowę tej firmy, ma potężną firmę, bo powiedział, nie wystarczy, jak się z nim dyskutowaliśmy, że nie wystarczy, że państwo daje jakieś instrumenty. On powiedział, z ludzi, których zna, którzy mają duże firmy, tylko wąski margines tych właścicieli lub tych zarządców ma taki potencjał, taką wolę i w ogóle chce, żeby te firmy, nie wiem, wychodziły za granicę globalnie i tak dalej. Bo to jest zupełnie inny taki tak zwany mindset, tak? Więc z jednej strony trzeba tych instrumentów i koordynacji tych instytucji publicznych, które coś mogą pomóc i zaoferować, z drugiej strony trzeba firm. Teraz
jak państwo nic nie zrobi, to firmy tak zrobią swoje na tyle, na ile mogą, no bo po prostu kierują się zdrowym rozsądkiem, takim bardzo patrzą, gdzie mogą zarobić pieniądze i podejmują ryzyko i to robią. To może być bardziej efektywne, jeśli są sensowne instrumenty we właściwy sposób jakby dawane na rynek, że się, nie wiem, nie kanibalizują, ktoś robi dopłatę na to samo 50%, ktoś drugi 70%, no to wiadomo, że ci jedni stracili ten czas w ogóle, bo nikt o to nie wystąpi. Teraz biznes też, duże takie przedsięwzięcie, czyli może zrobić samodzielnie przedsiębiorca, państwa nie potrzebuje, może zrobić samodzielnie państwo typu CPK czy Gazoport. To jest rzadki przypadek, ale po prostu duże, takie bardzo duże rzeczy może tak robić. Plus takie przedsięwzięcia może zrobić firma, spółka publiczna, tak, tak PKN Orlen, takie giganty PGE. Lub, to jest tym najczęstszym przypadkiem, jakim potencjalnym, może zrobić firma, która, żeby zrobiła ten projekt, potrzebuje takiego instrumentu. I no na dzisiaj instrumentu finansowego z reguły, który to wspiera. I na dzisiaj ja znam, można powiedzieć, to są takie, oczywiście to jest uproszczenie, trzy kategorie. Znaczy jest jeden bardzo ciekawy, może tak. Jedne instrumenty to jest to wszystko, co państwo mogą dostać na rynku. Pójdą państwo do NCBR-u, szybka ścieżka do 40-60%, w zależności od regionu w Polsce, jest mapa pomocy publicznej, ktoś tam ma dobry projekt, to dostanie, tak, tyle. Jest drugi instrument, którego się nie udało wykorzystać dotąd w Polsce, ale on istnieje w zamówieniach publicznych, to się nazywa partnerstwo innowacyjne. To jest fenomenalny instrument, muszę powiedzieć, ale jest bardzo trudny. To polega na tym bardzo dużym skrócie, że ktoś rozpoczyna zamówienie publiczne i daje rynek. Czyli na przykład ja ogłaszam takie zamówienie i mówię, ten, kto mi je zrealizuje, dostanie rynek 2 miliardy na, nie wiem, dostawę turbin. Tak? Bo, czyli on się zaczyna od kupującego. I ten cały proces zawiera kilka elementów takiej selekcji do, aż do tego najlepszego. To się nie udało, była taka próba dla autobusów elektrycznych, dwie próby nawet i tam nie wiem, chyba dla czegoś jeszcze, dla dronów. To się nie udało, no to w Stanach funkcjonuje, to jest według systemu tak zwanego DARPA amerykańskiego, i, bo to jest, wtedy przedsiębiorca wie, o co bije się, tak? On jest gotów poświęcić wysiłek wszystko na to, może nawet. Tak. Może nawet tak. Wszystko. No i jest cała seria instrumentów unijnych, po które Polska prawie, no bardzo mało polskie przedsiębiorstwa sięgają i jest na szczycie tej drabiny według mnie ten instrument IPCEI, o którym wcześniej wspomniałem, bo on pozwala sfinansować 100% luki finansowej, tak? Do tego jeszcze bym dodał, mamy absolutnie wyjątkowy czas, ponieważ tak, oprócz nowej perspektywy finansowej jest tak zwany recovery fund, czyli jest ten fundusz odbudowy. Pytanie, jak go wykorzystać, tak? On się będzie czymś różnił i jest do tego jeszcze to Just Transition Fund, czyli Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, dedykowany tam dzisiaj dla trzech regionów, które będą musiały takiej transformacji podlegać. Więc mamy zupełnie unikalny moment w historii, gdzie tak, z jednej strony 7 lat nowej perspektywy, fundusz ten odbudowy, gdzie każdy kraj robi krajowy plan odbudowy i to jest pipeline inwestycyjny de facto. To są, i pytanie teraz, jak my to, czy my to potrafimy zrobić, czy nie potrafimy tego zrobić. I jest ten Just Transition Fund, tak? I teraz po te pieniądze mogą sięgać i prywatne firmy, i publiczne. Ja nie widzę problemu w tym, żeby czy one tam współpracują, czy nie współpracują. Zwykle po prostu każda z nich robi niezależnie to, na co uważa, że jest dla niej jakby właściwe. Firmy prywatne są po prostu bardzo pragmatyczne, tak? Im większe, jeszcze z mojej obserwacji mogę powiedzieć, że tylko większe firmy po prostu mają taką zdolność, żeby zaryzykowały w zupełnie nową linię biznesową, nie wiem, 3 lata badań i z tego jakiś produkt, no bo muszą mieć z czego żyć, nazwijmy to, tak? Muszą się utrzymywać zupełnie z jakiejś innej albo skojarzonej rzeczy, więc tych dużych graczy w Polsce, takich firm od 500 milionów albo od miliarda w górę obrotu, no nie mamy aż tak dużo bardzo, tak? To są takie firmy, które mogą się tego podejmować, a inne mogą wokół tego się żywić w tym sensie, że mogą partycypować w tych decyzjach takich biznesowych. Także myślę, że reasumując, że i ta energetyka wiatrowa, i ten wodór, który ja uważam, że on w naturalny sposób, bardzo dobrze, że to Lotos chce robić, będzie jakby szedł równolegle z tą energetyką wiatrową, bo to się bardzo łączy, spowoduje, że takie szanse się teraz pojawią na zrobienie rzeczy dużych, oprócz różnych drobnych, nazwijmy to.
Trochę od takiej mądrości i tych zarządów firm i od mądrości instytucji publicznych w sensie tego koordynacji ich i w ogóle przemyślenia, w co wspierać, jaki program uruchomić, zależy na ile tą szansę wykorzystamy. Jak nic nie zrobimy, to też się coś dobrego zadzieje, ale niewiele, tak bym to powiedział, w stosunku do tego, co mogłoby być. Jeszcze ostatnia myśl taka. My mamy taką instytucję jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Tak? To jest też ewenement, bo w Europie, nie wiem, bardzo niewiele krajów coś takiego ma, tego typu instytucje. One mają pieniądze pozabudżetowe w tym sensie, że to są z opłat za środowisko, oprócz pieniędzy unijnych. I oni mogą finansować różne projekty takie środowiskowe. To idealnie się w to wpisuje. Mogą dać impuls taki popytowy, mówiąc krótko, albo taki inwestycyjny. Także my mamy mnóstwo instrumentów. Ważne pytanie, jak to teraz jakby wykorzystamy. Zrobiliśmy wczoraj, słuchałem tego kilku paneli. Tutaj pan Jakub też prowadził ten pierwszy. No, same dobre słowa o tej ustawie. W zasadzie nikt nie powiedział złego słowa o tej ustawie. To aż miło słuchać, ale ona wszystkiego nie załatwi. Znaczy to jest bardzo dobrze, to jest fenomenalnie, że tak się ułożyło. Ale teraz jakby to jest takiemu skomplikowanemu organizmowi trzeba pomóc, bo ci, co chcą wybudować farmy, tak jak mówiła pani Morawiecka, chcą wybudować farmy, chcą zrobić czystą inwestycję, żeby to działało. A teraz jak na tym dodać ten, żeby wejść w różne innowacyjne nowe produkty typu elektrolizery, typu nie wiem, coś tam innego w tym. To jest to, gdzie można zamieszać i spowodować, no tak, jeszcze kwestia przesyłu energii uzyskiwanej przez te farmy, też o tym... Ale jeżeli będziemy magazynować w wodorze, to nie trzeba przesyłać, prawda? No tak. Wtedy nie trzeba, eliminujemy trochę tych problemów z przesyłem, skoro można zmagazynować. Dołączył do nas pan Jakub Budzyński, Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej. Skoro rozmawiać mamy również o skutkach społecznych, to ja bym chciał trochę o tych skutkach społecznych z panem porozmawiać. Wydaje się mało prawdopodobne, żeby tak ekologiczny i obliczony na uwolnienie nas od emisji CO2 projekt jak Morska Energetyka Wiatrowa spotykał się z protestami społecznymi, z protestami ekologów, a jednak jeśli spojrzymy trochę bliżej na ten problem i zastanowimy się nad detalami, no to wyobrażam sobie na przykład, że farmy, które zajmują pokaźną powierzchnię dna morskiego w rejonach, przez które przebiegają szlaki żeglugowe, z których korzystają rybacy, które w niektórych miejscach znajdują się w rejonach, których status wyłącznej strefy ekonomicznej jest dyskusyjny, jak w okolicach Bornholmu chociażby, czy na przykład miejsca, w których składowane są jakieś chemikalia z czasów II wojny światowej. Wyobrażam sobie, że uruchomienie tego projektu już tak w realnym życiu, lanie tego betonu w to dno morza, wbijanie tam tych słupów, no może okazać się paradoksalnie poważnym problemem z punktu widzenia ekologicznego, co za tym idzie również i problemem społecznym, bo widzimy, że tego typu tematyka z roku na rok się staje coraz bardziej nośna i coraz bardziej obecna. W jakim stopniu to jest brane pod uwagę i jakiego rodzaju ryzyka czy też możliwości tutaj się rysują? Dzień dobry Państwu, przepraszam za spóźnienie przede wszystkim. Branża żyje i to widać po mnie, aspekty techniczne mnie zatrzymały, a nie społeczne dzisiaj od rana. Natomiast przechodząc do Pańskiego pytania, myśmy jako branża ten problem przechodzili już, że tak powiem, w wieku niemowlęcym tych projektów morskich farm wiatrowych. To było około 5 lat temu, kiedy spotkaliśmy się z bardzo ostrą falą protestów ze strony środowisk rybackich. Jeżeli chodzi o konflikty społeczne, to ta grupa społeczna, zawodowa najbardziej oprotestowywała morskie farmy wiatrowe, ich lokalizację z punktu widzenia właśnie ich zlokalizowania, które to zlokalizowanie według przedstawicieli środowisk rybackich miało stać w poprzek ich szlaków do ścianałowiska. Natomiast takie sprawy załatwia się oczywiście za pomocą instrumentów związanych z odszkodowaniami i załatwia się to na poziomie już pomiędzy konkretnymi podmiotami, a więc pomiędzy inwestorami, a właśnie środowiskami, które takie roszczenia zgłaszają. I faktycznie ten problem był istotny kilka lat temu. On został w dużej mierze już zażegnany.
My, inwestorzy, deweloperzy doszli do, mówiąc bardzo ogólnie, do konsensusu z środowiskami, które najmocniej protestowały, takie najbardziej najsilniejsze, powiedzmy, środowiska są zlokalizowane, rybackie, w Ustce, w Łebie, tam protesty były najsilniejsze. Środowiska rybackie również w Kołobrzegu bardzo mocno protestowały, co było bardzo interesujące, ponieważ na wysokości Kołobrzegu jeszcze w tej chwili żadne projekty nie są zlokalizowane w rozumieniu pozwoleń decyzji lokalizacyjnych. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie środowiskowe, to również tutaj były dyskusje z organizacjami tak zwanych ekologów, albo też często jednak ekologów sensu stricte. Jednak odnosiliśmy wówczas wrażenie, że to larum podnoszone było nadmierne. Natomiast branża od strony technologicznej wyszła naprzeciwko tym wyzwaniom związanym również z ochroną środowiska. No i przywołał pan przykład na przykład palowania, zabijania konstrukcji sporczych w dno morskie. Technologia przyszła tutaj z pomocą i w tym wypadku zastosowano i stosuje się teraz powszechnie w przypadku palowania tak zwane kurtyny powietrzne, bubble curtains, które podczas palowania w istotny sposób mitygują oddziaływania w formie drgania oraz hałasów, które oczywiście jest to fakt potwierdzony, obiektywny. W przypadku niezastosowania takich osłon mogą doprowadzać na przykład do ogłuszania czy też pozbawiania słuchu ssaki morskie. Z tym nikt nie dyskutuje. Natomiast są to pewne koszty cywilizacyjne, ale redukcją tych kosztów cywilizacyjnych bardzo wydatnie i bardzo intensywnie zajmuje się łańcuch dostaw dla sektora, ponieważ z bardzo wysoką dbałością inwestorzy podchodzą do kwestii środowiskowych. Raporty środowiskowe, badania środowiskowe, które potem zamieniają się w postać raportu środowiskowego składanego do RDOŚ-u, do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w tym przypadku, są bardzo szczegółowe, bardzo skrupulatnie przygotowywane. RDOŚ bardzo szczegółowo i również skrupulatnie podchodzi do analizy tych raportów. Badania środowiskowe trwają około 2 lata. Zakres badań jest bardzo szeroki. Bada się charakterystykę dna morskiego, bada się ichtiofaunę, bada się inne formy życia morskiego, bada się wpływ również na skład chemiczny wody morskiej w miejscu zlokalizowania tych inwestycji. One są wyczerpujące i myślę, że taki wynik tych badań w formie raportu jest w stanie odpowiedzieć na wiele wątpliwości związanych z wpływem tych farm, powiedzmy, że poziomem szkodliwości wpływu farm, ponieważ wpływ zawsze jest i to nie ma co się czarować, że takie inwestycje pozostają neutralne dla środowiska morskiego. Natomiast ten wpływ jest stosunkowo niski. Koszt ten środowiskowy jest stosunkowo relatywnie niski do korzyści, jakie te inwestycje przynoszą. Tyle ogólnej odpowiedzi. Pan Aleksander Rezmer, troszeczkę to samo pytanie, może nie dotyczące ekologii, ale takiego społecznego wymiaru całego przedsięwzięcia. Mowa jest o dziesiątkach tysięcy nowych miejsc pracy w regionie, mam wrażenie, który nie cierpi specjalnie na bezrobocie. Znaczy obecnie nie jest to generalnie problem. Jak rozumiem, mówimy o nowych miejscach pracy, więc to też też troszeczkę inna sprawa. Z punktu widzenia takiego regionalnego, na ile jest to atrakcyjne? Jestem przekonany, że jeżeli ta wielka inwestycja będzie miała miejsce, wygeneruje bardzo wiele miejsc pracy, ale nie tylko w kontekście zbudowania farm wiatrowych, ale także ich obsługi. Należy mieć na uwadze, iż obsługa farmy wiatrowej umiejscowionej na morzu jest dużo bardziej skomplikowana niż tej, która znajduje się na lądzie. Z tego co wiem, musimy dość często dokonywać inspekcji stanu takiego wiatraka, ponieważ on podlega dużo większemu wpływowi środowiska. Samo dotarcie do takiej farmy już stanowi problem, no bo jeżeli mamy wiatrak umiejscowiony na polu, to wystarczy podjechać samochodem, otworzyć drzwi, może jedna osoba to zrobić, wejść sobie na górę i zobaczyć, co się stało, tak? W momencie, gdy
taki generator jest na morzu, no to w tym momencie już potrzeba większej ilości, większej liczby osób, potrzeba jest odpowiednia łódź, jest to wszystko dużo bardziej skomplikowane. Wydaje mi się, że tego typu inwestycja więc wygeneruje wiele miejsc pracy w dłuższej perspektywie i co więcej, będą to miejsca pracy dla specjalistów, będą to miejsca pracy bardzo ciekawe, będą to miejsca pracy, które będą ludziom dawały satysfakcję. Może będą to miejsca pracy, które będą w stanie stanowić substytut dla innych gałęzi gospodarki, które są wygaszane w naszym kraju, takie na przykład jak rybołówstwo. Dlatego z punktu widzenia społecznego jestem przekonany, że w perspektywie wieloletniej tego typu program jest bardzo korzystny. Oczywiście można też podnosić argumenty, że pewne branże stracą, tak jak nie wiem, turystyka, rybołówstwo, ale ja osobiście uważam, że są to argumenty trochę na wyrost i nie obawiałbym się tego. No, jeżeli chodzi oczywiście o samo wytwarzanie masztów i konstrukcji, to tutaj polskie stocznie jak najbardziej mają już pewne doświadczenie w tym zakresie i w pełni mogą w tym uczestniczyć. Myślę, że może też być to w przyszłości jakaś taka nisza dla polskiego przemysłu stoczniowego, ponieważ jak wiemy, masowa produkcja statków prostej konstrukcji znajduje się w tej chwili w Azji. Tutaj nie ma szans na to, żebyśmy cenowo konkurowali na przykład z Chinami, czy z Koreą Południową, czy z Tajwanem, ale jeżeli chodzi o specjalistyczne konstrukcje wymagające wielkiej precyzji, to tutaj, ale z drugiej strony też pracochłonne, to jest to taka właśnie nisza, w której Polska może się doskonale odnaleźć i wygenerować tutaj na miejscu bardzo wiele też ciekawych miejsc pracy, no bo też, drodzy Państwo, chodzi o to, żebyśmy nie generowali miejsc pracy, które, jak powiedzieć, które nie dają ludziom satysfakcji, tak? Chodzi o to, żeby te zajęcia, które ludzie mają, dawało im naprawdę radość, rozwój i przyczyniało się do szeroko pojętego zadowolenia i dawało pozytywną energię. Tak więc ja uważam, że tutaj z punktu widzenia społecznego praktycznie we wszystkich aspektach jest ta propozycja rządowa jak najbardziej pozytywna, aczkolwiek na ile ona jest realna, to cały czas gdzieś sam się zastanawiam. Dziękuję bardzo. Czy ja się mogę odnieść? Przepraszam. Tutaj pan doktor mówi w czasie przyszłym, w przyszłej perspektywie o tych możliwych korzyściach dla przemysłu. Ja chciałbym zaznaczyć, że mam przyjemność i zaszczyt reprezentować organizację, która w tej chwili już skupia około 70 podmiotów krajowych, głównie związanych z przemysłem morskiej energetyki wiatrowej. Polski przemysł od już ponad dekady produkuje wysokowartościowe komponenty dla tego sektora. Polski przemysł stoczniowy, ale również postoczniowy, właśnie wspomniana Grupa Stoczni Gdańsk, Energomontaż Północ Gdynia, ale stocznia Christ, również remontowa, czyli typowy shipbuilding, dostarczają bądź to komponenty stalowe, konstrukcje stalowe, bądź to również statki, wysokospecjalistyczne, światowej klasy statki do obsługi tego sektora. Także to już się w tej chwili dzieje. Sektor, to jest taka paradoksalna sytuacja, przy braku krajowego rynku, przy braku tego popytu na komponenty i obsługę, bo nie mamy jeszcze funkcjonujących farm w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, polski przemysł rozwija się świetnie i jest naprawdę wysoko ceniony w tej branży na świecie. Spółki należące do spółki z udziałem Skarbu Państwa dostarczają już od wielu, wielu lat cenione produkty. Są to na przykład klatki do konstrukcji stalowej do stacji transformatorowych, są to wieże wiatrowe, znaczy tutaj może trochę na wyraz mówię, bo Stocznia Gdańsk będzie musiała przejść nieco modernizację linii produkcyjnych, żeby dostarczać wieże do zastosowań morskich. Natomiast mówimy też o konstrukcjach sporczych, mówimy o osłonach antykorozyjnych, mówimy o kablach, w przypadku już biznesu prywatnego Telefonica Kable jest to globalny lider dostaw kabli morskich do zastosowań przy morskich farmach wiatrowych. Także to już się dzieje, a to są bardzo wybrane przykłady. Polskie firmy należą też do łańcuchów dostawców generalnych, zagranicznych i to nie są tylko firmy zlokalizowane na Pomorzu. Łańcuch dostaw sięga naprawdę na samo południe kraju.
Jeżeli chodzi o miejsca pracy, to jak najbardziej one będą powstawały, z tym, że tutaj chciałbym też odkłamać nieco tę liczbę, która jest bardzo często przywoływana, ponad 70 tysięcy miejsc pracy. To jest cytat ze starego raportu przygotowanego bodajże przez McKinsey'a. I te miejsca pracy w liczbie 70 tysięcy odnoszą się do tego trójpodziału miejsc pracy bezpośrednich, indukowanych oraz pośrednich. Pośrednich i indukowanych, może w tej kolejności. Takich bezpośrednich, pełnowartościowych miejsc pracy dla specjalistów. Wydaje się, że sektor morski, energetyki wiatrowej będzie w stanie wygenerować. Stosuje się taki uproszczony przelicznik około 10 tysięcy per gigawatt. I tak należy, gigawatt zainstalowanej mocy na Bałtyku w naszym przypadku, i tak należy, myślę, upatrywać, tak należy szacować ten wolumen miejsc pracy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli mogę się tylko odnieść, przychodzi mi też na myśl informacja, którą znalazłem niedawno, a mianowicie tego typu generator ma też jakiś lifespan, prawda? Może się okazać, że w momencie, gdy zainstalujemy ostatnią turbinę, którą mieliśmy w planie zainstalować, ta pierwsza już będzie wymagała recyklingu i cały proces będzie musiał być zaczynany od nowa. No, Przepraszam, żywotność turbiny to jest 30 lat w tej chwili. Już 30 lat? Tak. Albo i więcej. Jeszcze nie jest to zbadane empirycznie, ponieważ najstarsze to takie już wielkoskalowe urządzenia funkcjonują około 10, kilkunastu najwyżej lat, więc ale badania materiałowe wskazują, że to jest 30 lat. O, no to wtedy dobra informacja. Dziękuję. Skoro mówimy o tym, tej rozbudowie, zajęciu poważnych powierzchni wyłącznej strefy ekonomicznej, chciałem tutaj nawiązać jednak do kwestii Bornholmu. Rozumiem, że nie jest to miejsce, w którym w pierwszej kolejności planuje się powstawanie farm wiatrowych. Skoro jednak mowa jest o wielkich perspektywach tej branży, a wszystkie raporty międzynarodowe mówią o tym, że Bałtyk i Morze Północne to są w Europie najlepsze miejsca do rozwoju tego typu energetyki, no to naturalną koleją rzeczy w którymś momencie dojdzie do jakiejś kolizji. Zrobi się po prostu, zacznie się robić ciasno dla polskich, duńskich, szwedzkich farm wiatrowych, litewskich być może, nie wiem, Rosjanie mogą w którymś momencie swoją transformację energetyczną zacząć przechodzić, chociaż to akurat najmniej prawdopodobne. Chciałem się tu zapytać w związku z tym, czy to jest brane pod uwagę, jak te możliwości rozwoju mogą być w którymś momencie ograniczone? Z pewnością ograniczenia przestrzenne są jednym z bardziej istotnych aspektów, jeśli chodzi o limitacje dla tego sektora. Natomiast tutaj z pomocą przychodzi narzędzie planistyczne. Właśnie na ostatniej prostej znajduje się projekt polskiego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich. To jest dokument analogiczny do miejscowych planów zagospodarowania na lądzie. On po raz pierwszy w historii doskonale inwentaryzuje oraz zagospodarowuje właśnie, jak sama nazwa dokumentu wskazuje, przestrzeń morską. I dzięki temu nie mamy do czynienia z pełną dowolnością w wybieraniu sajtów, tak zwanych, czyli obszarów, w których lokowane są inwestycje w morskie farmy wiatrowe. Na pierwszym etapie procedury planistycznej dokonano tak zwanego studium zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, a więc zinwentaryzowano wszelkie formy użytkowania morza, zidentyfikowano obszary morskie najbardziej predestynowane do konkretnych funkcji. Takie obszary zostały również wyznaczone dla morskich farm wiatrowych. Są one ściśle, bardzo precyzyjnie opisane za pomocą koordynatów przeniesione na mapy i w tej chwili inwestorzy, składając kolejne wnioski po odblokowaniu procedury planistycznej, procedury lokalizacyjnej, która jest właśnie zablokowana poprzez trwanie procedury planistycznej, co mogłoby zaburzyć ustalenia projektu planu, będą mogli składać te wnioski w ściśle wyznaczonych obszarach.
No tutaj w bezpośrednim sąsiedztwie Bornholmu, jeżeli chodzi o polskie projekty, myślę, że nie ma wielkich szans na to, aby się tam projekty polskich farm mogły ulokować. Oczywiście intencją branży jest to, aby ten wolumen obszaru był jak największy dla zastosowań pod morską energetykę wiatrową. Natomiast wszystko to dokonuje się w bardzo ścisłym, ciągłym, stałym, intensywnym dialogu z innymi użytkownikami morza. Tak właśnie po to, aby uniknąć tych konfliktów i społecznych, biznesowych, jakichkolwiek innych. Także wszystko dokonuje się drogą kompromisu. Jestem przekonany, że uda branży się jeszcze trochę tego obszaru pod zastosowania morskie związane z morską energetyką wiatrową uzyskać. Natomiast to, co mamy teraz, szacunkowo pozwoli nam uzyskać taki wolumen mocy, o który branży chodzi i w tej chwili wysyca to zainteresowanie inwestorów. Czy ktoś z Państwa chciałby może skorzystać z okazji i zadać jakieś pytanie panu prelegentowi? Jeśli nie, to ja oczywiście będę kontynuował, ale spoglądam głęboko w oczy w podłogę, więc kontynuujemy dalej. Pan Włodzimierz Chrymniak, zapytam o kwestię taką kluczową dla poszukiwania możliwości finansowania i rozwoju różnych innowacyjnych technologii, coś, co jest dyskutowane w Polsce jako gigantyczna słabość, wręcz może nawet i przekleństwo polskiej gospodarki, brak łączności wiedzy akademickiej z biznesem. Pan oczywiście nie reprezentuje środowiska akademickiego, tu mamy pana doktora, więc też pewnie z przyjemnością się do tego odniesie, ale chciałbym jednak zapytać, jakie możliwości rysują się w przypadku morskiej energetyki wiatrowej. Technologie jednak dosyć innowacyjne, też mające szanse na szerokie finansowanie, nie tylko ze źródeł krajowych. W związku z tym tutaj oczywiście w kolejce po te instrumenty by ustawić powinni się nie tylko bezpośredni producenci i jakby uczestnicy całego procesu inwestycyjnego, ale również no to zaplecze technologiczne, inżynierskie, intelektualne. Też miałem epizod na uczelni, jak uczyłem Politechnikę Gdańską. Przez parę lat też tam pracowałem na uczelni, więc rozumiem ten świat. Dobrze trafiłem. Ale znaczy ja to na to patrzę, to jest problem nie tylko w Polsce, jakby w ogóle, tak? Jakby inaczej motywowane, czy cele ma ta sfera naukowa, inaczej jakby biznes. Ja uważam, że po prostu to wszystko powinien ciągnąć biznes, tak? Jakby on powinien mieć odwagę wspierany jakimiś instrumentami, żeby realizować projekty nie też stricte inwestycyjne, tylko projekty, które mają komponent badawczy. I jeżeli dostaje na to, jakby podejmuje taką decyzję, dostaje wsparcie, no to wtedy po prostu no, nie poradzi sobie bez tej części naukowej. I teraz tylko pytanie, czy zatrudnia indywidualnych naukowców, czy zatrudnia, czy współpracuje z uczelniami, tak? To jest jakby, który system jest bardziej, można powiedzieć, sprawny. Tu jako przykład mogę podać, wrócę do tego, o czym mówiłem na początku, te projekty IPCEI, tak? Important Project of Common European Interest. To jest ten instrument, czyli to coś, ten instrument, który umożliwia 100% dofinansowanie do luki finansowej, tak? Więc z tego powodu jest bardzo atrakcyjny, ale bardzo rzadko używany był w Europie dotąd. Tylko dwa razy w historii, ale ma być używany częściej. Ja taki proces przeszedłem w bateriach cały i po prostu to jest mądre podejście, tak uważam. To znaczy tak, tam beneficjentem tej pomocy może być tylko i wyłącznie przedsiębiorca. Tak, to tylko on może dostać pod warunkiem, że przedstawi plan na projekt, który jest po pierwsze innowacyjny, bo mówimy o tej części, i to jest weryfikowane przez dyrekcję tam do spraw Research and Development Komisji Europejskiej bardzo, bardzo szczegółowo, czyli trzeba dokładnie pokazać. To może być kilka tylko aspektów, nie musi być nic ogromne, 20 różnych, tak? To może być 2-3 takie technical logs. Co zostanie tam, jakby, czemu zostanie poświęcona, na czym polega ta innowacja, mówiąc krótko, tak? Jakby co chcą przeskoczyć, jaką barierę, na przykład transport ogniw, tak? Bo ogniwa mogą wybuchać w czasie transportu czy baterie.
I tam są różne beztlenowe formy, jak to transportować, żeby później być w stanie robić ten recykling. I to jest jakby, można powiedzieć, jeden taki wymóg wobec tych projektów. Drugim wymogiem jest, bo to dobrze reprezentuje, jak to można do tego podejść. Drugim wymogiem jest, tam jest duży poziom pomocy, jest jakby obowiązek dla tych przedsiębiorców, żeby, jeżeli mają innowacyjny projekt, to jest potwierdzone, żeby mieć tak zwany dissemination i spillover, to się nazywa fachowo przez Komisję Europejską, to jest rozpowszechnianie tych informacji i też takie pośrednie, bo rzeczy wymyślone w energetyce wiatrowej mogą się przyczynić, nie wiem, do czegoś w zupełnie innym sektorze, kompletnie być przydatne w zupełnie teoretycznie niezwiązanym. To jest spillover, a dissemination takie rozpowszechnianie. I tu przedsiębiorcy się do tego obligują, że biorą doktorantów, że udostępniają tak zwane swoje FID, czyli First Industrial Deployment, pierwsze wdrożenia, pierwsze instalacje wdrożeniowe dla uczelni czy dla kogoś tam innego, kto ma taką potrzebę, a sobie nie wybuduje tego, tak? Więc to Komisja Europejska mówi, że to jest obligo, to jest wymóg i tak długo męczy tych przedsiębiorców, aż oni dadzą pełen katalog rzeczy, który jest satysfakcjonujący. Jak gdyby. I trzecia rzecz, no to jest jakby obowiązkowa w ogóle współpraca z tą sferą naukową. Trzeba pokazać, z kim się w ogóle współpracuje, czy to są jakieś sieci, czy to są naukowcy, to są uczelnie, czy instytuty. I bardziej bogata jest tym sieć, tym można powiedzieć lepiej, tak? A, czyli na szczycie tej piramidy jest po prostu przedsiębiorca, który ten przedsiębiorca musi pokazać część badawczo-rozwojową, część to tak zwaną FID, First Industrial Deployment, czyli pierwsze wdrożenie przemysłowe, i część komercyjną, czyli musi pokazać na przykład na 5 czy 10 lat, ile szacuje, że będzie miał na tym przychodu, bo tak się liczy lukę finansową, zdyskontowana różnica przepływów tam pieniężnych, tak, kosztów i może być przychodów. I to, bo po pierwsze w ogóle, bo podstawowym problemem jakby angażowania nauki jest to, że te badania się nie komercjalizują, tak, więc badamy różne rzeczy i po prostu nic z tego nie ma, znaczy nikt tego nie używa. To nam zabezpiecza, że za zadanie bierze się ktoś, kto jest zdeterminowany, żeby zrobić na tym biznes, tak, chce zarobić pieniądze, robiąc coś, na czym, co chce rozwijać, a więc te wydane złotówki na badania mają bardzo duże prawdopodobieństwo, że się po prostu zwrócą, mówiąc krótko. To jest jakby jeden element, jak angażować ten, brać doświadczenia z tego typu projektów, które po prostu, to, no, oni mają to dobrze przemyślane. Tylko to jest dosyć czasochłonne, muszę powiedzieć, jakby cały ten proces. A drugie, co mi przychodzi do głowy, to, co jeszcze nie wyszło, o czym wspomniałem wcześniej, czyli ten partnerstwo innowacyjne. Czyli to jest, to są projekty innowacyjne, gdzie się daje rynek z góry, tak? Czyli mówiąc krótko, gdyby dzisiaj państwo powiedziało, ja, że tak powiem, kupię 10 statków tych serwisowych, tak, które spełniają mi takie, muszę opisać te kryteria i do tego przystąpi, nie wiem, 3 czy 4, czy tam już może statek to jest dosyć duży przykład, może coś mniejszego być, tak? I oni przejdą w kilkuetapowej takiej procesie, tym darpowym, gdzie będą odpadać na poszczególnych etapach, dojdzie 2 najlepszych na przykład i oni dostaną duży bardzo grant już jakby na zrobienie tego, no to jest drugi motywator, tak? No, my wtedy, można w angażowaniu nauki główne ryzyko jest takie, żeby nie stracić pieniędzy. Tak? Można powiedzieć, zainwestujmy tak, żeby to się skomercjalizowało, inaczej to są pieniądze w jakimś sensie źle zainwestowane. I te dwa przykłady, jeden taki strategiczny europejski, a ten drugi, który no, mamy pod ręką, ale po prostu trudno go uruchomić, bo ktoś musi ten rynek dać, odważyć się, a taki proces trwa, badawczo-naukowy, to takie projekty trwają minimum 2-3 lata. To jest minimum, no, bo trzeba coś zrobić, jakąś koncepcję, rozwinąć jakieś badania, prototyp, pierwsze wdrożenie, tak? A później na końcu ktoś ma kupić gotowy produkt i się nie bać, że to nie będzie działało, nie? No więc to jest to ryzyko, dlatego te projekty trochę trwają. To nie są te projekty IPCE, o których mówię, to były projekty w zeszłym roku, te co były składane, 17 projektów z 7 krajów europejskich, one miały horyzont czasu do 30 roku. Mniej więcej w 25, 6 się kończyły, później miały 5, 7 różnie lat pokazane komercyjnego działania. Czyli to są rzeczy długodystansowe, to nie są rzeczy, i oczywiście im mniejsza, tym może być bardziej krótkodystansowa. Tak jak robimy nowoczesną uszczelkę, to może być krótko, ale jak już taki statek, to sobie wyobrażam, że to po prostu zajmie jednak parę lat.
Więc zależy od skali tego. Te dwa instrumenty mi przychodzą do głowy i to są dwa dobre doświadczenia. No, no inne nie będę się tutaj silił, żeby jak integrować tych. No, najlepiej to ciągnąć kimś, kto po prostu ma wielką motywację, że to dociąga, ma skutek, czyli ma efekt, czyli ma biznes, ma produkt. No ja dzisiaj bardzo kibicuję tym, którzy poprzez to energetykę wiatrową, ale może nie tylko, bo to jest szerszy, ten zainwestują w energetykę, znaczy w technologie wodorowe, na przykład w elektrolizery. Na pewno ktoś, kto się to odważy i jakby w to wejdzie, to za, nie wiem, za 5-10 lat będzie miał ogromny rynek, jeśli dobrze to zrobi, bo to po prostu będzie monstrualny wręcz rynek, tak? I tu jeszcze nas Japonia tak bardzo nie przegoniła, bo oni nie mieli ciśnienia na zielony wodór, tak? Oni kupili tam złoża w Australii, w Brunei i zgazowują węgiel, mają, ale oni nie mają tego paradygmatu europejskiego, że wszystko musi być neutralne klimatycznie. Te dwa przykłady może jako pewne sugestie, tak? Ale to nie wyczerpuje pewnie całego katalogu. No właśnie, nie wyczerpuje. Poprosiłem pana doktora Resmera też o opinię w tej sprawie z punktu widzenia świata nauki. Myślę, że pan Włodzimierz bardzo precyzyjnie i ładnie opisał, jak powinna wyglądać idealna współpraca pomiędzy biznesem a nauką, ale nie oszukujmy się, wiemy, że uczelnie mają pewną bezwładność i w mojej ocenie zawsze gdzieś tam nie nadążają za tym, co dzieje się w biznesie. Myślę, że tego typu programy tą lukę pozwalają zmniejszyć, niemniej jednak ona cały czas jest. Myślę, że dobrym krokiem była reforma edukacji, która podzieliła uczelnie na tak jakby zawodowe i o profilu naukowym. Te zawodowe, wydaje mi się, że ich zadaniem powinno być przede wszystkim przygotowanie ludzi o otwartych umysłach, władających językami, mających podstawy, którzy potem odnajdą się doskonale w biznesie, bo wiem, że biznes przede wszystkim to są ludzie i gdy nimi dysponujemy, możemy zrobić cuda. A ta część uczelni, która jest poświęcona nauce, powinna się w mojej ocenie skupić na takim basic research. Chodzi o to, że my musimy, żeby stworzyć innowacje, na początku musi być wynalazek, tak? Jeżeli na przykład od strony biznesu mamy potrzebę stworzenia mikroturbiny, to doskonale wiemy, co chcemy stworzyć, wiemy, jak zadowolić tego klienta, który takie zlecenie złożył. Pojawia się pytanie, czy na uczelni, idąc z badaniami, my będziemy się kierowali tym, co nas interesuje, czy wymaganiami klienta. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o działalność stricte innowacyjną, ona powinna znajdować się bardziej po stronie biznesu. Ale jeżeli chodzi o taki basic research typu, mamy dwie substancje w probówkach, nie wiemy właściwie, co się wydarzy. Jeżeli je połączymy, to nad to powinny być pieniądze publiczne. Takie badania powinny mieć miejsce właśnie w uczelniach o profilu naukowym. I w momencie, kiedy z tych dwóch probówek stworzymy materiał, który na przykład ma jakieś niezwykłe właściwości, w tym momencie jest to przyczynek do tego, żeby porozmawiać z biznesem i spytać się, słuchajcie, czy macie jakiś pomysł, jakby ten wynalazek zamienić w innowacje. Ja osobiście nie znam zbyt wielu przykładów bardzo owocnej współpracy pomiędzy biznesem oraz nauką. Bardzo często te rozwiązania, które były proponowane ze strony nauki, po prostu nie do końca albo wcale satysfakcjonowały sferę biznesu. Może w tym obszarze nie wiem zbyt wiele, ale wydaje mi się, że rzeczywiście tutaj jest jeszcze bardzo wiele do nadrobienia, ale znając charakterystykę uczelni i tą bezwładność, o której mówiłem, to zawsze te uczelnie będą człapać gdzieś tam za biznesem, przynajmniej w warunkach polskich, o ile nic się jeszcze bardziej nie zmieni. Dziękuję. Jeszcze, jeśli mogę, jeszcze jedno mi przyszło do głowy, to też ma sens głęboki, znaczy łączyć, ale co łączyć? Łączyć instytuty badawcze, tak? I to zrobiono, powstał Instytut Łukasiewicza, tam jest kilkadziesiąt instytutów badawczych połączonych. To jest całkiem sensownie zarządzane, tak jak ja czytałem, bo to profesjonalizuje to, jakby robi ten cały backup, pozwala, można powiedzieć, zbliżyć to i dać większą siłę, żeby zrealizować jakieś projekty, niż małe, pojedyncze instytuty, które no, mają być alfą i omegą
jakby we wszystkim. Więc to, co zrobiło Ministerstwo Rozwoju tam, nie wiem, 2 lata temu czy jakoś tak, powstał Instytut Łukasiewicza. Ja widziałem ich ofertę, to już jest taka oferta prorynkowa, tak? X dni, 2 tygodnie na diagnozę i decyzję, czy są w stanie coś tam zrobić, czy nie i tak dalej. Jest cała po prostu oferta jak dla biznesu. I to po prostu zwiększa efektywność ich, tak? To w ogóle im umożliwia, to też pozwala zbierać bardzo różne zamówienia, można powiedzieć, z rynku, tak? Może migrować tych też naukowców między różnymi jakby obszarami, po prostu bardziej efektywnie tym zarządzać. Więc to jest na pewno trzeci wątek już od tej strony takiej jakby naukowej, a być może uczelnie powinny robić to jakieś badania podstawowe, inne różne, które też są potrzebne, ale z racji dydaktyki różnych innych rzeczy, no im jest trudniej tak wprost być przy tym rynku. No bo innowacją jest tylko to, co się skomercjalizuje. Cała reszta nie jest innowacją, nie? To jest po prostu różne pomysły, które nie wychodzą, nie? Jeżeli można. Tak, można? Tak, proszę bardzo. Ja się krótko odniosę do tych elektrolizerów. To się dzieje już w tej chwili. Największy inwestor na świecie, jeśli chodzi o morskie farby wiatrowe, Ørsted, koncern duński, już podjął decyzję inwestycyjną o budowie farmy z wykorzystaniem elektrolizerów. Ale, tak, ja wiem, ale ja miałem na myśli projekt, gdzie powstanie nowy elektrolizer z częścią badawczo-rozwojową, gdzie ktoś, firma pana, z pana stowarzyszenia ktoś, jakaś firma mówi, ja za 3 lata będę produkował elektrolizery, nie wiem, 50-megawatowe czy 100-megawatowe czy inne i eksportował je na cały świat i po prostu sprzedawał jako produkt. Bo to, że są te aukcje, tak jak ta w Holandii, gdzie wygrała firma bez dotacji aukcja i dodatkową inwestycją tam jest właśnie elektroliza, magazynowanie wodą, to super, tylko to bazuje na już istniejących producentach, a trochę mówimy w tym kontekście, żeby w Polsce wybudować na tej bazie jeszcze więcej, znaczy jeszcze posunąć się do tego, żeby nowe produkty zupełnie powstawały, których nie ma, nie? Absolutnie tak, ma pan rację. No, wczoraj dużo mówiliśmy o tej, że tak powiem, paradoksalnie rencie zapóźnienia, czyli opóźnionym starcie w ogóle sektora w Polsce, bo to jednocześnie pozwala nam uczyć się na błędach popełnionych przez branżę na zachodzie, ale też ustawia nas na nowym poziomie już technologii dostępnej, chociażby ze względu na poziom, na moce turbin wykorzystywanych w sektorze, ale nasi inwestorzy również, no nie powiem, borykają się z problemem, ale już muszą mieć na horyzoncie również właśnie nowe technologie towarzyszące morskiej energetyce wiatrowej, takie właśnie jak technologie wodorowe. Natomiast no myślę, że w tej chwili celem numer jeden jest po prostu uruchomienie tych inwestycji. Potem pewnie będą one technologicznie doskonalone, rozwijane. Natomiast jeżeli ja się mogę jeszcze odnieść do kwestii B plus R. To, co panowie wcześniej tutaj wspomnieli, to jest kluczowa sprawa, czyli bezpośrednia współpraca biznesu z nauką. My w tworzeniu ram dla funkcjonowania sektora w Polsce, mówię o branży, inspirujemy się bardzo mocno przykładem brytyjskim. Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej 2-3 lata temu wzięło na deski właśnie przykłady rozwiązań takich ogólnobranżowych, jak branża jest budowana i wzmacniana ze strony łańcucha dostaw na poszczególnych rynkach. Zaproponowaliśmy w takiej debacie wewnątrzbranżowej skupienie się na przykładzie brytyjskim, który uważamy jest bardzo efektywny, jeśli chodzi o budowanie capacity przemysłu. No i myślę, że to rozwiązanie trafiło do serc i umysłów również rządu, który przejął od nas tę pałeczkę lidera i dzięki temu jesteśmy w trakcie przygotowywania umowy sektorowej Offshore Wind Sector Deal, bardzo ściśle inspirowanej przykładem brytyjskim. Taki sektor deal w Wielkiej Brytanii, drugi w wersji poszerzonej, polepszonej, został podpisany w marcu 2019 roku. On stoi na kilku nogach. Jedną z nich bardzo istotną jest właśnie wątek B plus R. I na mocy tego sektor dealu zarówno łańcuch dostaw, czyli przemysł, jak i inwestorzy oraz skarb państwa, czyli rząd brytyjski, zobowiązują się do kontrybuowania w ściśle określonym harmonogramie i w ściśle określonych kwotach na rzecz rozwoju przemysłu poprzez innowacyjność. Tam już istnieje sieć
sieć ośrodków badawczych, które zajmują się tylko i wyłącznie innowacjami związanymi z morską energetyką wiatrową. Czołowi na przykład dostawcy turbin wiatrowych, mówię o GE, mówię o Siemensie, MHI Vestas, dostarczają bądź to komponenty, bądź to przykład z ostatnich tygodni, całe gotowe generatory tym ośrodkom badawczym. To się nazywa ORE, Offshore Renewable Energy Catapult. To są ośrodki właśnie współfinansowane przez Skarb Państwa, przez inwestorów, przez przemysł. Dostarczają gotowe nawet prototypy, bo GE w tej chwili dostarcza prototyp turbiny, która jeszcze nie jest skomercjalizowana, w celach właśnie badawczych, w celach zoptymalizowania konstrukcji turbiny, funkcjonowania badań materiałowych i tak dalej. Także to jest prężnie działająca gałąź B+R w Wielkiej Brytanii w tej chwili i to się tylko rozwija. I rozwój następuje w postępie, powiedziałbym, geometrycznym, jeśli chodzi o przyrost placówek badawczych, instrumentarium badawczego i tak dalej, i tak dalej. I my w polskim sektorze, w ramach polskiej branży mamy ambitny zamiar przygotowania podobnego programu B+R dla sektora morskiej energetyki wiatrowej. A to z tego punktu widzenia, że badania i rozwój dla tej branży są bardzo istotne z tego względu, że technologia jest niedojrzała, na bieżąco ewoluuje. Jasne. Przepraszam, to mój syn. Przyszłość. Nie wytrzymał. Piąty panelista. Przyszłość energetyki wiatrowej. Świetliste. Zgnił się, myślałem, że zdążę. To dokończę tylko tak, jedno zdanie. Proszę bardzo. W związku z tym ta optymalizacja materiałowa i w wielu innych względach jest bardzo żywotnym interesem również dostawców komponentów, ponieważ to chodzi na końcu o pieniądze. Więc dostawcy decydują się na badania już nie tylko we własnym, że tak powiem, zakresie, w ramach własnych możliwości, ale outsourcują poniekąd badania i rozwój na rzecz optymalizacji ich produktów, dzięki czemu powstaje swoista symbioza, na której wszyscy wygrywają. To jest strategia win-win absolutnie. Natomiast, przepraszam, bo może się trochę rozwijam za bardzo, kształcenie akademickie związane z morską energetyką wiatrową jest również ogromnie istotną nogą tego powiedzmy obszaru edukacji badań. TMEW, Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrową, zainicjowało taką pierwszą jaskółkę, że tak powiem, w tym zakresie w Polsce. W ubiegłym roku uruchomiliśmy wspólnie z Politechniką Gdańską pierwsze studia podyplomowe na kierunku Morska Energetyka Wiatrowa w ścisłej współpracy właśnie z GE, Renewable Energy oraz z Equinorem norweskim. Także tu znowu mamy ten przykład ścisłej współpracy nauki z biznesem, ponieważ teorii na temat morskiej energetyki wiatrowej nie ma zbyt wiele. Wszyscy się uczymy. Dziękuję. Ja tylko chcę powiedzieć, to jest świetny pomysł na tę umowę sektorową, czy to się branżowa czasem nazywa. Trudnością jest to, że to rząd musi je skomitować też do czegoś, tak? A więc jest potrzebna jakaś stałość. A z kolei po stronie biznesu, żeby były te B+R. To jest absolutnie... To jeżeli to się tu wydarzy, tak, to będzie bardzo duża rzecz. Bardzo duża rzecz. Będziemy to obserwować. Nasz czas już dobiegł końca. Musimy ustąpić miejsca następnym panelistom, bo zostaniemy tutaj przez Państwa zdezynfekowani. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panom również dziękuję za uczestnictwo. No cóż, wypływamy na szerokie wody Bałtyku i odwaga, potrzeba odwagi tu padała parę razy, więc odwagi, panowie. Trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.